Przez babskie gadanie. Tegoroczne dożynki w gminie Sorkwity to już historia. Coroczne święto rolników w tym roku zagościło w Rybnie. W ubiegłą niedzielę, 16 września, na placu przy tamtejszej remizie strażackiej bawili się rolnicy i inni mieszkańcy gminy. Dożynki w Rybnie z uwagi na to, że co roku staramy się organizować w innej miejscowości, po to, żeby zaktywizować miejscową, lokalną społeczność, a poza tym dowartościować troszkę rolników z całej gminy. Chcę przypomnieć, że w ubiegłym roku były w Sorkwitach, 2 lata temu na terenie sołectwa Warpuny. Przyjechał w nocy, koło północy, tarara. Na scenie tegorocznych dożynek w Rybnie pojawiły się zespoły folklorystyczne z naszego regionu. Wśród nich Sorkwiczanie, folk kapela czy mazurska nutka z piecek. Prócz śpiewów, zabawy, pokazów tańca z ogniem, konkursów dożynkowych nie zabrakło także chwil do podsumowania tegorocznego sezonu dla rolników. Dożynki to przede wszystkim zabawa dla rolników. Jaki to był dla nich rok? Chyba trochę ciężki, bo było trochę wichur, trochę deszczów, susz, wszystkiego po trochu. Zgadza się, ten rok był wyjątkowo trudny. Pogoda zmieniała się jak w kalejdoskopie. Dość przypomnieć, że maj był stosunkowo deszczowy, czerwiec również. Lipiec nie oszczędził nas również ekstremalnych warunków pogodowych w postaci gradobicia w rejonie Sorkwit. 8 sierpnia mieliśmy gradobicie na północy gminy, które objęło swoim zasięgiem tereny typowo rolnicze, bo chcę powiedzieć, że to była miejscowość Szymanowo, częściowo Warpuny, Burszewo i Gizewo. Tam również odnotowano znaczące straty w uprawach rolnych, nie mówiąc o zniszczeniu domostw w postaci budynków gospodarczych, domów mieszkalnych. Czy rok jest o tyle ciężki, bo jest akurat u nas dużo opadów i było dosyć chłodno, także nie możemy narzekać, bo akurat Choszczewo nie ogarnęła żadna klęska, ale ogólnie było ciężko. U nas w Choszczewie głównie rolnicy zajmują się produkcją mleka. Ja osobiście mam oprócz tego jeszcze trzodę chlewną, którą systematycznie zmniejszamy, bo po prostu jest nieopłacalna. Na tą chwilę w większości to jest około 10 dostawców ma odbiór z domu i 3 mamy mniejszych ludzi, rolników, którzy wożą mleko jeszcze do zlewni. I większość jest krowy mleczne. Żebym z wami nie gadała czas. Tegoroczne dożynki w gminie Sorkwity można zaliczyć do udanych. Planów organizatorom nie popsuła na szczęście dość kapryśna pogoda. I choć tegoroczny sezon w zgodnej opinii rolników był ciężki, mieli oni okazję podziękować za plony podczas polowej mszy świętej zorganizowanej przy remizie strażackiej. Później nastąpiła bogata część artystyczna. Można było także wziąć udział w loterii fantowej, z której dochód przeznaczony zostanie na remont świetlicy i biblioteki w Rybnie.